Witajcie, z tej strony Legomanka, a ja witam Was w kolejnym odcinku z serii Sprawdźmy To. W dzisiejszym odcinku ocenimy sobie magazyn Lego Explorer. Jest to numer drugi, który kosztuje 12,99, a wraz z nim dostajemy taką saszetkę z pingwinkiem do zbudowania. Oczywiście do niej przejdziemy na samym końcu, a na początku zobaczymy, co kryje w sobie magazyn. Muszę przyznać, urocze są te tutaj pingwinki na drugiej stronie, tutaj z klocków Lego zbudowane. Zwykły to by chyba było troszkę lepiej, no ale nie będę narzekać. W tym odcinku, jak widzicie, królem klocków jest 1x1 z boczną wypustką, który, jak już widziałam, pobieżnie pojawi się w tamtym polybagu, a nawet lepsza jego wersja, bo tam chyba 2x1 z dwoma bocznymi wypustkami, więc jak dla mnie dużo więcej możliwości. Tutaj mamy o jakichś zwierzątkach, które można zobaczyć na biegunie polarnym, w sumie na Arktyce i na Antarktydzie. No a tutaj jakiś quiz, no wiecie, takie typowe pierdółki dla magazynów Lego. Chociaż no, jak już to mówiłam nie raz, jeśli chodzi o magazyny dotyczące klocków Lego, no to ten jest chyba jeden z lepszych, bo nie dość, że jest tańszy, no bo kosztuje 12,99, no to dostajemy coś no, lepszego, ponieważ taki pingwinek jest chyba trochę ciekawszy niż taka mini figurka basicowa, którą dostajemy prawie w każdym zestawie. No ale jak już widzicie, tutaj przyszliśmy do końca. I co do następnego, no to jak widzicie, tutaj mamy jakąś lokomotywę. No i niestety, niestety nie wiemy, kiedy pojawi się ten numer trzeci, no bo w sprzedaży już wkrótce. Szczerze mówiąc, nie lubię takiego zabiegu, że no już wkrótce, bo to jest tak naprawdę siedzenie codziennie i sprawdzanie w internecie, czy już może się nie pojawił. No, może nie codziennie, no ale wiecie o co chodzi, taki trochę drażniący przynajmniej mnie. Ja wolę, jak jest z góry powiedziane, nakreślone, no dostaniecie go powiedzmy w maju, a już jak podadzą konkretną datę, to już będzie super. No ale wracajmy tutaj, zaraz sobie złożymy tego polybaga i zobaczymy, jak prezentuje się ten pingwinek. Zanim jeszcze wezmę się do składania tego pingwinka, no to tu możecie zobaczyć, dlaczego te magazyny Explorer są takie opłacalne. Zobaczcie, ile mamy tu elementów i to nie są jakieś takie basicowe, tylko jak widzicie tutaj taki dłuższy skosik, tutaj taki podwójny jakiś i tutaj pełno jest na przykład właśnie z wypustkami. I tu jeszcze są takie, widzicie, dwie wypustki na tym klocku, więc to jest dużo lepszy element. I tutaj jeszcze widziałam, o, taki pomarańcz na przykład wypustkowy, no... No sami przyznajcie, przecież to jest kopalnia idealna dla jakichś takich ciekawszych elementów, które nie są po prostu w najtańszym zestawiku za 20 zł, czy nawet 4 dyszki, no super, no ale ja wracam już może do składania. No i jak widzicie, tak prezentuje się nasz pingwinek, no muszę przyznać, uroczy jest, spodziewałam się, że będzie trochę mniejszy, tak patrząc na zdjęcie, no ale jak widzicie, zobaczcie, prawie na całą dłoń nachodzi, no super. Ten dziób jest taki trochę duży, no ale no można to przeboleć. No muszę przyznać, na pewno jest to lepszy numer niż tutaj, o, ta sławetna mróweczka, co była chyba w poprzednim magazynie, więc dla mnie to jest na plus. No ale co wy sądzicie o drugim numerze magazynu Lego Explorer? Piszcie w komentarzach, a ja się na razie z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!